Okej, patrz. Oj, dzieci są. Pokonaliśmy! Yeah, juhu! Jest, udało się. Co się stało? Te dzieci nie żyją! Harry Mary zabiła dzieci. To było mega smutne. Juniorski, jak ten bokser sprawdzi twoją kondycję, to się popłacze ze śmiechu, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Filip. Krzysiek. Olaf. Łużny. ST4RH1CU, to jest chyba Starn, jakoś tak? I szalony Marcel oraz jego YouTube Talkinger Roblox za 5 pięknych fanartów bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com, a być może pojawi się na odcinku. No siemanko, szlubanko, z tej strony Domi and welcome back to Garten of Banban! Dokładnie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poznamy nowe potwory. Dostaniemy się do pomieszczenia od coach Pikeliny, która jest bokserem i sprawdzi nasze umiejętności. Następnie poznamy Harry Mary, mega straszny potwór, który zabił dzieci od Fluffy Pants. Jestem ciekawy, czy je uratujemy. Moi drodzy, na pewno uratujemy te dzieci, jeżeli zostawicie 2000 apeczek w górę, a w komentarzu napiszecie hashtag Skibidi i w sumie dowiecie się, dlaczego Skibidi. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Moi drodzy, na wstępie odpalimy sobie film od Buggy Huggy. Jak sami widzicie, Coach Pickles dalej nam pomaga walczyć z... jak on się nazywał? Patched Willy. Ponieważ Patched Willy to oznacza Willy tak jakby droga. Patch, czyli z drogowskazony, coś takiego. Ale jak sami widzicie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poznamy żonę od Coach Pickles i najprawdopodobniej będzie się ona nazywała Coach Picklesina, Pikelina, Pikalina, Coach Pikalina. Dobra, niestety tutaj znowu przyleciał Boohoo, on się chyba tak nazywał, prawda? Boohoo i Patched Willy został pokonany przez mamę Boohoo. Okej. A jak widzisz, stworzymy ci drogę teraz i możemy teraz dalej iść, no dobra. Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy twórca Garten of Banban... twórcy, przepraszam, ponieważ są to bracia, Garten of Banban 4, czy oni też wykorzystają jakiś potencjał i czy oni dodadzą jakieś fanowskie właśnie takie potwory, ponieważ ich powstało teraz około mnóstwo i teraz twórcy, Coach Pickles został porwany, no nie! No dobra, ten nam tutaj chce pomóc, na początku nas chciała rozwalić ta mamusia, a teraz jak sami widzicie nam pomaga, więc my na nią teraz tutaj skoczyliśmy i lecimy spotkać się najprawdopodobniej z Coach Pikaliną. A to jest albo Smiley Miley, albo Fluffy Pants. Mi się wydaje, że on się nazywa Fluffy Pants, ponieważ ostatnio oglądaliśmy sobie Mr. Grimm, jak zabił Smiley Miley, to pisaliście mi, że nie, to nie jest Smiley Miley. No, mi się wydaje właśnie, że to jest. Dobra, moi drodzy, widzicie, że wchodzimy do Coach Pikaliny i my teraz tutaj będziemy musieli chyba jej opowiedzieć, że został porwany jej mąż od Patched Willy. Ja jestem w ogóle też ciekawy, kto tworzy te animacje, ale one są naprawdę mega, mega, mega seria. Get ready for classes, find a jump rope, gloves, czyli musimy znaleźć jump rope jakiś, czyli skakankę, rękawiczki i parę innych przedmiotów, aby dostać się do niej? Takie to troszeczkę dziwne. Pikalina says. Ciekawe, co ona teraz tam mówi. Tam się coś zglitchowało, ale to nie szkodzi. Wchodzimy teraz, moi drodzy, do kolejnego pomieszczenia. I może znajdziemy tutaj jakieś... O, mamy... A, bo to takie rękawiczki bokserskie. Okej, okej. Dobra, czekajcie, bo ja sobie chcę tutaj przeczytać, co coach Pikalina mówi. Don't give up early. Nie poddawaj się tak łatwo, więc ona najprawdopodobniej jest jakimś trenerem w szkole podstawowej? Dobra, lecimy, moi drodzy. Otworzymy sobie teraz tutaj kolejne drzwi, ponieważ będziemy musieli znaleźć jeszcze inne przedmioty. Dobra, co my tutaj... Ręczniki, dobra. Ale to czekajcie, bo tutaj też coś powinno jeszcze być. Jakaś, a jeszcze karta dodatkowo. No dobra, moi drodzy, wchodzimy do pomieszczenia już prawie od Coach Pikeliny. Fluffy Pants pyta się, czy mamy już wszystkie wymagane przedmioty. Mamy. Wydaje mi się, że to, ja wam powiedziałem, że to jest jakiś nauczyciel w szkole podstawowej, ale wydaje mi się, że to jest jakiś bokser, ponieważ zebraliśmy rękawiczki, zebraliśmy właśnie skakankę, zebraliśmy przejściówkę i najprawdopodobniej będziemy, my tutaj nie przyszliśmy do niej powiedzieć jej, że jej mąż został porwany, tylko my do niej przyjdziemy powiedzieć jej, że chcemy z nią walczyć. O co chodzi? Dobrze, moi drodzy, wchodzimy teraz do środka i spotkamy się z Coach Pikaliną.
Ja nie... O ma... Mówiłem wam, że to jest ten bokser. Ha. A co? Siema. Ale ona ma, naprawdę ma tutaj ręce i tutaj ma taką trąbę? Dobra, musimy jej pokazać, co potrafimy. Okej, spróbuj teraz tego. Co mamy teraz spróbować? Bierzemy oczywiście naszego Droniksa. Nasz Droniks pokaże, że on ma moc zgniotu 800 kg. Moc uderzenia 800 kg. O nie, ja nie wytrzymam, naprawdę? Co my teraz tutaj musimy... Fajerwerkę? Myślałem, że dźwigniemy teraz jakąś sztangę i pokażemy, ile potrafimy wyciągnąć na ten, na klatę wycisnąć. Dobra, teraz z fajerwerką. Wydaje mi się, że będzie troszeczkę mocniej. Jak sami widzicie, dronik tutaj potwierdza... Popatrz, jak to powinno być. Oh my god. Okej, okay, dobra. Jej dzieci? Gdzie są jej dzieci? Jej dzieci tutaj ćwiczą cały czas, z tego co mi się wydaje. My musimy przejść teraz przez te obwi, niczym w Robloxie. Jak sami widzicie, jest to dosyć napięta się teraz atmosfera zrobiła, ponieważ nawet też muzyka zmieniła. A my, moi drodzy, przechodzimy to i pokażemy jej, że jesteśmy godnym przeciwnikiem. O! Nagle się zatrzymało. Co? I to jej dzieci! O nie, naprawdę jej dzieci przyszły? Ja muszę to zobaczyć do końca. Dobra, przyszły te dzieci. No i... Nie no, naprawdę będziemy teraz z nimi walczyć? My teraz skaczymy tak, ale na skakance! Ponieważ ona teraz udaje skakankę, no bo wiecie o co chodzi. Bokserzy muszą mieć mega kondycję i oni cały czas na skakance skaczą. I ona teraz na... Ja się popłakałem ze śmiechu przy tym teraz, nie? Naprawdę. Dzieciaki idą. Teraz wy. Patrzcie, jak one cisną, nie? Cisną teraz tutaj na ring. Ale to my teraz będziemy walczyć z tym? Z Droniksem? Okej, okay, patrz. Ja nie mogę! O co w tym chodzi? My ich teraz musimy unikać, dobra. Okej, okay, pa. Wyleciał? Teraz tutaj kolejny słoń się pojawi. Dzieci od Pikaliny i od Pickles. O nie, dostaliśmy w łeb. Co? A, ja wiem, czekajcie, ja wiem, do czego to jest teraz nawiązanie, moi drodzy. To jest chyba teraz nawiązanie do Super Mario Movie, gdzie my przyszliśmy do Coach Pikaliny i to jest tak jakby Peach i my gramy niczym Mario i ona nas ćwiczy, co my musimy zrobić, aby uratować Coach Pickles. A Coach Pickles to jest tak jakby gwiazdka, którą porwał Bowser. O to w tym chodzi, okej, okay, dobra. No siema, co tam słychać u ciebie? A on, a ten typek to jest Toad. Ten typek to jest Toad. Muszę powiedzieć, że rozgryźliśmy historię Garden of Banban 4. A ten kto to jest? Donkey Kong? No nie wiem, być może. Jeżeli oglądałeś film Super Mario, daj znać koniecznie w komentarzu. Dobrze, moi drodzy, wejdźmy sobie na kanał Miss Toons, ponieważ spotkamy się tutaj z jeszcze nowym potworem, który nazywa się Hairy Mary. I on walczy przeciwko też Patchet Willy? No bardzo, bardzo strasznie wygląda, moi drodzy, ponieważ ona wygląda jak ośmiornica. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie teraz do nowego filmu Ariel, gdzie ciocia od Ariel, ona właśnie była taką, widzicie, taką chyba ośmiornicą, tak? I ona też miała właśnie takie jakieś węże przy sobie, czy coś w tym stylu. Ale no dobra, widzimy, że musimy walczyć z Hairy Mary. Ona tutaj uderza w te lustra, które... Będziemy mieli jumpscare'a od niej? No mówiłem wam, że to jest ciocia od Ariel. O, jakimś cudem udało nam się uciec od niej. Nie wiem też w sumie dlaczego, jakim cudem. Ale no dobra, lecimy, uciekamy. Ja jestem w ogóle ciekawy, skąd oni wszyscy biorą te asety i tworzą takie postaci i tworzą takie animacje, ale muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu mega, bo teraz już ich powstało tyle. Muszę wam powiedzieć, że może być też unboxing, zrobimy z Larą, postaci z Garden of Banban, ponieważ nawet jak kupujecie maskotki Garden of Banban, to też już jest Patched Willy, Hairy Mary, Fluffy Pants, Dr. Grimm, wszyscy są, te nieoficjalne postaci z Garden of Banban znajdują się oficjalnie jako maskotki do kupienia, czajcie to? Dobra, co, ona tutaj znowu próbuje nas zamrozić. Oj, przyleciał Fluffy Pants. Ale to są dzieci od Fluffy Pants. To też są dzieci. O nie, ja już naprawdę nie wiem, kto nas atakuje, kto nie. O, leci Fluffy Pants. Mówię wam, że to jest Fluffy Pants, on się tak nazywa. Doktor Fluffy Pants. O, i dzieci są. Pokonaliśmy, yeah, juhu. Jest, udało się. Nie, co dalej?
Lecimy, wychodzimy stąd, z tego co mi się wydaje. O nie, Harry Mary nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, widzicie? Harry Mary, jak ona wygląda? Jest dosyć spoko, muszę wam powiedzieć. Bardzo mi się też podoba. O. Te dzieci bije. Fluffy. No, zostawiliśmy go? Nie, no on nam pomógł, a myśmy go zostawili. Co to jest za koło fortuny? Czy my... jakieś narzędzia? Ok. Nie trafiliśmy. Czekajcie, musimy wziąć jeszcze jednego tego... To narzędzie, żeby tutaj... Nie trafiliśmy. Ostatnie. Może musimy w to koło fortuny uderzyć. Dobra, ostatnie mi się udało. Wiedziałem, że tak się stanie. Co to jest? A oni tam walczą cały czas. Ona go cały czas trzyma i próbuje go zamrozić. Czy nie wiem, co ona tutaj mu próbuje zrobić. Co? Nie no, naprawdę zadzwoniliśmy na jakimś takim flecie jak w Ariel i ona... Aha, bo my teraz niby zaśpiewaliśmy jak Ariel. Okej. Dobra, proszę bardzo, masz tutaj swoje jedno dziecko, drugie dziecko, gdzie jest? Tam jest drugie dziecko. Fluffy Pants już sobie sam poszedł po te dziecko. Zobaczcie, jak on biegnie. Dobra, czy on się tam zmieści? A jakim cudem? Oni nie pokazali, jak on się tam zmieścił. Tutaj się nawet drzwi nie otworzyły, on po prostu zniknął. Ja wam mówię, bo on się specjalnie odwrócił, żeby nam nie pokazał, że on zniknął. No ale dobra, jak sami widzicie, uciekamy cały czas przed Harry Mary, która się gdzieś tutaj za chwileczkę może pojawić, mimo że odcinek nazywa się Dr. Fluffy Pants Family Secret Room. Czyli jakiś tajemniczy pokój od Dr. Fluffy Pants i jej rodziny. No dobra, otwieramy kolejne drzwi. O, jest tutaj, widzicie? Kto? Co się stało? Te dzieci nie żyją! Nie, no nie gadaj! Te dzieci umarły? Ej, nie, no teraz to się... No ja wiem, no tutaj jest pokazane, że one walczyły dla taty. I one... Nie gadaj, że te dzieci umarły. Idzie Harry Mary. Harry Mary przyszła. A Fluffy Pants co zrobi? Fluffy Pants się znowu teraz mega zdenerwował i teraz ją na bank pokona. Widzisz? Patrz, cyk, proszę bardzo. No a te dzieci co? One muszą... Nie no, one będą żyły. Huggy Wuggy tam była maskotka, widzieliście to? A teraz odkładamy te dzieci do sejfu. Do jakiegoś... A, bo to jest ten secret room. Żeby ona się tam nie dostała, bo nie wiadomo w sumie, czy Fluffy Pants da radę wygrać z Harry Mary. Dobra, dawaj, odkładaj tutaj ostatnie dziecko i zamykaj to. O, no, skipito! Nie no, na serio, skąd się teraz tutaj Skibidi Toilet wziął? Harry Mary dostała w głowę od Skibidi Toilet, tutaj znowu nas próbuje zaatakować. Dobra, mamy tutaj znowu jakiś kolejny przycisk i co on spowoduje? Światło, czyli ją światło razi. Okej, okay, dobra. Chyba się teraz mega zdenerwowała i nie wiadomo, co się stało również ze Fluffy Pants, czy... Okej, okay, no tam była smutna... Właśnie rzecz, że te dzieci umarły. No w sumie nie wiadomo, czy umarły. Jeszcze nie mówmy, że umarły. A tu jest, tutaj znowu pełno Captain Fiddles leży. Dlaczego tutaj wszędzie te Captain Fiddles leżą? Co one zawiniły? Czy one były jakimś takim testem, który nie wypalił? Jakimś takim najgorszym testem, który miał najmniej siły i po prostu został zdominowany przez innych? Patrz, próbuje nas znowu tutaj złapać. A i na... Oje, pojawił się Fluffy Pants. A twoje dzieci? Uciekaj, no a twoje dzieci, ja się pytam. Oni cały czas walczą, oni już walczą od 3 odcinków ze sobą. No i co? Czekaj, bo tu jest, tam był jakiś kwiatek. Tu się chyba Jester pojawi. Collect all plants to create a potion. Ja wam mówiłem, że my teraz odzyskamy zdrowie tych dzieci. Tylko musimy zebrać wszystkie kwiatuszki, aby stworzyć jakąś... tam pisało poison. Czyli truciznę. Komentarze dnia, komentujcie koniecznie moje filmy. Najfajniejszy, najśmieszniejszy pojawi się na odcinku. Lista wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.